Bracie i siostro, dzisiaj kilka słów na temat wolności. Wolność jest wartością, która jest bardzo wysoko ceniona w naszych współczesnych czasach. Pytanie, czy nie za wysoko, ale też pytanie, czy jako chrześcijanie umiemy rzeczywiście żyć w sposób wolny, czy dobrze korzystamy z wolności. Na pewno wolność jest bardzo wysoką wartością. Jeżeli nie jesteś człowiekiem wolnym, jeżeli nie masz wyboru, to jesteś poddany czemuś lub komuś i właściwie nie możesz czynić czegoś z miłości, bo jeżeli czynisz coś z przymusu, bo musisz, bo tak ci każą, bo tak okoliczności akurat się układają, no to nie jest to z miłości, tylko po prostu tak trzeba, tak jest. Pan Bóg nas stworzył do wolności i jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, Bóg chce naszej wolności. Ku wolności nas Chrystus wyswobodził, ale zaraz Paweł dodaje, nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, ale miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. To są bardzo ważne słowa. W innym miejscu Paweł też mówi, że wszystko mi wolno, ale niczemu nie oddam się w niewolę. To jest taki paradoks, że tam, gdzie nie ma zewnętrznego przymusu, okazuje się, że bardzo łatwo oddajemy się w niewolę swoim własnym skłonnościom, pragnieniom, pożądaniom. W końcu przychodzą nałogi, nieumiejętność opanowania swoich emocji, uleganie swoim emocjom. I ostatecznie pozorna wolność, którą mamy, wcale nie jest wolnością, jest jeszcze większym zniewoleniem. I może to jest wielka tajemnica, wielka sztuka, jak sprawić, żeby osiągnąć taką wewnętrzną wolność. Nie tylko zewnętrzną wolność od przymusu, od okoliczności, ale prawdziwą wolność wewnętrzną. I kiedy czytamy czy Ewangelię, czy listy świętego Pawła, trudno nie zauważyć o tym, tego, że właśnie takie jest nasze powołanie w Chrystusie. Abyśmy byli wewnętrznie wolni, abyśmy nie byli pod przymusem jakichś zewnętrznych przepisów, prawa, ale byśmy odkryli, co naprawdę jest dobre. Co jest czymś, co prowadzi nas ku większemu dobru, ku jeszcze większemu wyzwoleniu i też ku służbie innym. W jaki sposób możesz sprawdzić, czy jesteś wolny, czy jesteś zniewolony? Choćby na takim prostym poziomie fizycznym. Czy umiesz powstrzymać się od jedzenia, od mówienia, od picia, od rzeczy, które owszem, może sprawiają ci przyjemność albo ulgę, ale niekoniecznie musisz to robić. Czy na przykład potrafisz sobie powiedzieć przez tydzień, przez miesiąc nie jem słodyczy albo w ogóle nic, co ma w sobie cukier? I czy ci jest łatwo takie postanowienie utrzymać? To samo w przypadku osób, które mają skłonność do alkoholu. Czy jestem w stanie po prostu powiedzieć, że tylko tyle wypiję, kończę, albo w ogóle dziś nic nie piję? To na takim zupełnie prostym, fizjologicznym poziomie. Okazuje się, że często już tutaj trudno jest nam uwolnić się od tego, co jest naszym czasem nałogiem, a czasem po prostu przyzwyczajeniem. Ale coś jeszcze bardziej subtelnego, o czym zwłaszcza chciałem powiedzieć teraz, to jest uzależnienie od własnych stanów emocjonalnych, od własnych uczuć. Mogą być różne uczucia. Może to być na przykład zagniewanie. Kiedy coś mnie irytuje, najpierw może próbuję jakoś sobie z tym poradzić, tłumię to w sobie, udaję, że wszystko jest w porządku, a potem wybucham gniewem. Czasem szybciej, czasem dłużej to zajmie, ale czasem jest im dłużej, tym gwałtowniejszy ten gniew. Albo czy umiem powstrzymać się od narzekania. Narzekanie wynika z jakichś uczuć, z czegoś, że czuję się niespełniony, sfrustrowany, że coś nie idzie po mojej myśli. Czy jestem wolny od narzekania, od takiego szemrania? Czy potrafię po prostu powiedzieć, nie będę tego robił i to nie robię. Albo jeszcze może trudniejsze, wolność od takiego niszczącego smutku. Od takiego poczucia strapienia, że mi się nie udaje w życiu, że moje plany się nie realizują, że nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie kocha. Czy
łatwo się od tego zdystansować, łatwo się od tego uwolnić. Nie sądzę. Myślę, że większość z nas ma z tym olbrzymi problem. W jaki sposób osiągnąć wolność właśnie od różnych stanów emocjonalnych, taką równowagę psychiczną. Nie chodzi o tylko zwykły stoicki spokój, bo stoicyzm to jest taka filozofia czy etyka, która do pewnego momentu jest styczna z chrześcijaństwem, ale nie do końca. Chodzi o taki spokój duchowy, głębszy, który, tak jak Jezus mówi, tylko On może przynieść. I nie chcę tutaj dawać jakichś prostych rozwiązań, bo to jest daleka droga do osiągnięcia takiego stanu, ale przynajmniej jeżeli uświadomisz sobie, że to jest ważne zadanie w twoim życiu duchowym, kiedy przychodzisz na modlitwę, aby odnaleźć to miejsce pokoju, aby spojrzeć na swoje emocje, swoje uczucia, gniew, który ci się być może wydaje słuszny, tak jak Jonasz się słusznie, tak mu się we własnym mniemaniu wydawało, gniewał na Pana Boga, Pan Bóg go pouczył, że nie, że ta miara gniewu, którą miał Jonasz, była nieproporcjonalna do miary tego, co Pan Bóg widział, do rzeczywistości. Często nasze uczucia właśnie nie są proporcjonalne, ale są bardzo zawyżone, są wzburzone. I kiedy przychodzisz na modlitwę, to nie tylko chodzi o to, żebyś załatwił jakieś sprawy przed Panem Bogiem, ale przede wszystkim, abyś wrócił do miejsca pokoju, abyś wrócił do tego miejsca, w którym Bóg daje ci głębokie wewnętrzne poczucie twojej tożsamości jako kochanego dziecka Bożego, jako Jego dziecka, w którym masz bezpieczeństwo, niezależnie od burz życiowych, od okoliczności. I to jest początek uporządkowania swojego życia emocji. Nie znam lepszej drogi, żadnej terapii, żadnej metody, która byłaby skuteczniejsza. Co nie znaczy, że nie jest potrzebna jakaś psychologiczna introspekcja, czasem terapia, poradzenie sobie ze zbyt gwałtownymi emocjami. Czasem też na poziomie hormonalnym musimy się zastanowić, skąd się biorą jakieś nasze reakcje. Być może ich z hormonami sobie musimy jakoś dać radę, ale ostatecznie bez tego uporządkowania takiego głębokiego w największej głębi naszej duszy to się wszystko będzie rozsypywać. I jeszcze jedna rzecz, która jest związana pośrednio z emocjami, ale jest też bardzo ważna. Kiedy dokonujemy jakiejś takiej pracy nad sobą, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, kiedy wzrastamy w mądrości, w cnocie, w samoopanowaniu, w wiedzy, w darach duchowych, niezwykle istotne jest, aby ciągle wracać też na miejsce pokory. Zawsze być po prostu dzieckiem Bożym, aby nie pozwalać, żeby wzrastała we mnie jednocześnie pycha. To jest prawie niemożliwe, co mówię. Prawie zawsze jest tak, kiedy czegoś się dowiadujemy, kiedy nam się wydaje, że opanowaliśmy coś, że siebie samego opanowaliśmy, natychmiast wzrasta w nas poczucie, że jesteśmy kimś, że jesteśmy lepsi, będziemy innych pouczać, będziemy patrzeć na nich z góry. Więc druga rzecz, taki klucz do życia duchowego, to jest obcinać to. Zawsze mówić sobie, jestem tylko małym dzieckiem Bożym, które dziś stoi, dziś może się wydaje, że jestem opanowany, że na własnych nogach jestem w stanie ustać, ale być może jutro będę musiał prosić o pomoc, będę musiał błagać o litość Boga, o pomoc moich braci i siostry. Pomyśl, jak to jest z tą twoją wolnością? Czy jesteś wewnętrznie wolny? Czy nie jest to być może najważniejsza dziedzina w twoim życiu duchowym, na którą powinieneś pracować, do której powinieneś zapraszać Ducha Świętego, aby doświadczyć prawdziwej, głębokiej, rzeczywistej wewnętrznej wolności? Do zobaczenia, do usłyszenia.